Hej, hej, witajcie, jestem Mondor, a przed wami kolejny materiał z Five Nights at Freddy's Security Breach po naprawdę króciutkiej przerwie, której potrzebowałem, aby lekko urozmaicić swoją pracę. Teraz wracamy do FNAF Security Breach i kilka kolejnych materiałów będzie skoncentrowanych właśnie wokół tej produkcji, a jeszcze mamy troszeczkę rzeczy, o których możemy pogadać, ale o tym pod koniec tego filmu. Dzisiaj, tak jak obiecałem w jednym z poprzednich materiałów, rzucimy okiem na teorię i założenia MatPata, które ten wyraził w swoim filmie, do którego link zostawiam w opisie. Nie ukrywam, słowa, które tam wypowiedział, trochę zmieniły mój pogląd na pewne postaci, a także wydarzenia, które są obecne nie tylko w Security Breach, ale także i we FNAF 4, 3 i kilku innych częściach, a w zasadzie chyba we wszystkich częściach. Ale o tym wszystkim dowiecie się w dzisiejszym materiale. Moi drodzy, nim zaczniemy, zapomnij strzelić kciuka w górę pod tym filmem, żeby mógł się gdzieś tam dalej fajnie pozycjonować. Może umówmy się na jakieś 4 koło łapek w górę pod tym filmem do końca tego tygodnia. Będzie naprawdę bardzo fajnie. Poza tym zostaw suba na kanale, jak jesteś nowy, bo marzy mi się dobicie 150 tysięcy subskrypcji do moich urodzin 19 kwietnia. I tak, moi drodzy, proszę, rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść szokującym założeniem, według których płaczące dziecko z FNAF 4 powraca w Security Breach w roli Gregorego. Ale najpierw, jeżeli w wolnym czasie doskwiera wam nuda, a żadnych ciekawych gier na kompie, to mam dla was dobre rozwiązanie, ponieważ ten materiał powstał we współpracy z World of Warships. World of Warships to gra zespołowa koncentrująca się na bitwach morskich, w którą możesz grać wraz ze swoimi znajomymi. Owe bitwy toczone są na pięknych mapach przedstawiających krajobrazy różnych miejsc na całym świecie. A w czym możesz się na taką bitwę zabrać? Otóż do wyboru do koloru, bowiem sama gra oferuje ci ponad 400 okrętów z czasów I oraz II wojny światowej. Przede wszystkim dobra, wciągająca i satysfakcjonująca zabawa, w dodatku za kompletną darmożkę, bo gra jest kompletnie darmowa. A do tego, jeżeli zarejestrujesz się z mojego linku podanego w opisie, będziesz mógł skorzystać z bonusów o wartości 100 zł. Baw się dobrze, czuj tę piekielną satysfakcję. Płynącej z cudownej rozgrywki, jak płynie jeden z okrętów, który należy do tutejszej olbrzymiej floty, z której będziesz mógł dowoli korzystać. Jednocześnie doświadcz tego, co pozostałe 100 milionów graczy World of Warships, a jednocześnie baw się dobrze. A także zarejestruj się z mojego linku w opisie, aby przede wszystkim odebrać wspomniany wcześniej unikalny pakiet startowy, a także wesprzeć mój kanał. Dziękuję. Tak naprawdę od kiedy wypuściłem swoje dwa pierwsze filmy na temat FNAF Security Breach, wy wręcz zalewaliście mnie wiadomościami, w których porównywaliście wygląd Gregorego, a także płaczącego dziecka z FNAF-a 4. I ciężko nie było mi przyznać wam racji. Podobieństwo między obiema postaciami jest gigantyczne, a patrząc na fakt, że mamy do czynienia z serią Five Nights at Freddy's, to nic tutaj nie może być przypadkiem i to wszystko ma swoje głębsze znaczenie, razem z połączeniem wszystkich teorii, jakoby Michael Afton był tak naprawdę Glamrock Freddym, w połączeniu z tym całym lore związanym z rodzinką Aftonów, a także z całym Aftonem siedzącym w piwnicy i wychodzącym z kapsuły. Tak więc na dobry początek, aby jak najlepiej nakreślić całość, musimy cofnąć się aż do roku 1983, aby troszeczkę przypomnieć sobie fabułę Five Nights at Freddy's 4, ostatni rozdział. No to fajny ostatni rozdział, panie Scott. I z całą pewnością, jeżeli teraz przyszliście obejrzeć ten materiał, to pewnie całkiem fajnie orientujecie się w mitologii FNAF-a i dobrze znacie wątek płaczącego dziecka, jego brata i wszystkiego, co wydarzyło się w 1983 roku, więc teraz wspomnę o tym jedynie szczątkowo. A jeżeli chcecie dowiedzieć się całości tej historii albo sobie ją szczegółowo przypomnieć, to omówię to w tym całkiem starym i archaicznym materiale, ale i tak myślę, że jest całkiem spoko. Zatem zacznijmy speedrun. Mamy rok 1983, mamy syna Williama Aftona, którego imię do tej pory zdaje się być tajemnicą. Niektórzy twierdzą, że to Chris, niektórzy, że to Ivan, ale nie mamy czasu. Nazwijmy go po prostu płaczącym dzieckiem. Jego ojcem jest przyszły morderca dzieci William Afton, a bratem Michael Afton. Delikatnie mówiąc, Michael naprawdę mocno nie lubi swojego młodszego brata i na praktycznie każdym kroku stara się mu jakoś dokuczyć. Pewnego dnia poszedł z tym wszystkim trochę za daleko, biorąc ze sobą trzech kolegów. Wraz z nimi wsadził młodego w paszczę Fredbera, czyli animatrona, który wówczas był główną twarzą Fredbear's Family Diner, swojej restauracji, a zważywszy na to, jak bardzo młody wówczas się popłakał, sprężynowe zatrzaski w jego szczęce puściły, a głowa dzieciaka została zmiażdżona, w wyniku czego niedługo później zmarł. I teraz kompletnie od serca, jak nie bardzo lubię FNAF 4, tak tego wątku po prostu nienawidzę. Ale hej, uwinęliśmy się w całkiem satysfakcjonującym czasie, więc skoro formalności mamy za sobą, jedziemy. Jeżeli spojrzymy na to, jak płaczące dziecko wyglądało we FNAF 4,
i zestawimy to z wyglądem Gregorego we FNAF-ie Security Breach, to jeżeli trochę baczniej się przypatrzymy, przeczytamy kilka teorii na internecie i pomyślimy troszeczkę mocniej niż teraz, no to zauważymy, że obaj są naprawdę bardzo do siebie podobni i to bardziej niż mogłoby się wydawać. Przede wszystkim chyba główną rzeczą, która najbardziej rzuca się w oczy, jest bluzka jednego i drugiego, a raczej pasiasty wzór, który jest obecny na obu koszulkach, jest naprawdę bardzo podobny. Jeżeli zestawimy to do tego z krótkimi spodenkami, brązowymi włosami, które układają się w naprawdę bardzo podobną fryzurę, a także ciemnymi oczami, które uważam za lekką nadinterpretację, jednak tak czy siak oni są totalnie do siebie podobni. I tak, moi drodzy, jesteśmy we FNAF-ie i tutaj nic a nic nie dzieje się bez przyczyny, ale co z tego, bo myślę, że za bardzo nie pomylę się mówiąc, że to przypuszczenie nie doczekałoby się jakiejś sensownej kontynuacji, jakiegoś rozwinięcia, gdyby nie film Matt Pata, który wziął to pod lupę i wyjaśnił wszystko. No albo prawie wszystko. W swoim filmie Matt Pat naprawdę olbrzymią uwagę przykuwa pochodzeniu Gregorego, jego przeszłości i tego, jak bardzo mało o tym wiemy. Przecież rzućcie okiem na to sami. Fred już na samym początku gry informuje nas, że nie ma żadnej informacji ani wzmianki na temat Gregorego w jakiejś jego kartotece czy kij wie czym. Dlatego niedługo później Vanessa to potwierdza w trakcie rozmowy z Freddym, a dodatkowo w jednym z zakończeń, tym złym i bardzo smutnym, ale nie aż tak, otrzymujemy tu bardzo prosty przekaz: Gregory jest bezdomny i nie ma rodziców. I znając życie, każdy z nas jedynie okazałby mu współczucie i jakoś bardzo nie grzebał w tym wątku, ale to jest Matt Pat i on to rozpracował, całkowicie nieironicznie. Tą całą niewiadomą, jaką jest przeszłość Gregorego i w zasadzie wszystko inne, co wiemy o tej postaci, czyli naprawdę niewiele, wraz z tym, co powiedziałem wcześniej, a także z faktem, że gościu jest naprawdę bardzo podobny do tego zioma z FNAF-a 4, Matt Pat bardzo mocno połączył, mówiąc wprost, że Gregory to płaczące dziecko z FNAF-a 4. Gregory to crying child, tylko troszeczkę bardziej robotyczny i elektryczny. I tak, aby jakoś zrozumieć to zdanie, żeby miało ono chociaż odrobinę sensu, musimy rzucić okiem na fabułę rozpisaną w książkach tworzących trochę alternatywne uniwersum FNAF-a, gdy w chwili, gdy dane dziecko umiera, ojciec tego dziecka tworzy jego kopię jako robota. I taka sama sytuacja miała miejsce właśnie w tych książkach, tylko że przy okazji Henry'ego i jego córki Charlie, która umarła przedwcześnie jako dziecko, zatem ten stworzył roboty, z których każdy z nich prezentował jego córkę na innym etapie życia. Jakie to jest posrane, Jezus Maria. I podobno ten proceder przywracania swoich pociech do życia za pomocą niezbyt naturalnych opcji w książkowym FNAF-ie dzieje się na porządku dziennym, niemniej ja nie czytałem większości tych książek, więc się nie wypowiem, aczkolwiek z informacji, które znalazłem w internecie, robiąc szybki research, no to ma sens. W sensie sensem jest to, co zaraz powiem, czyli że Gregory to robocik, a nie sama idea. Bowiem tak, jeżeli podążymy tą drogą dalej, Crying Child został poskładany z powrotem. Tak jak obiecał mu to Fredbear te 40 lat wcześniej. Poza tym ponownie symbolika serii, w pewnym momencie Freddy zwraca się do Gregorego, że jest broken i to samo powiedział Fredbear podczas tamtego dialogu, czy coś. Dodatkowo stwierdził, że poskłada go z powrotem i tak stało się też teraz. A co przemawia za faktem, że nasz miły chłopczyk tak naprawdę nie jest chłopczykiem, tylko nowym Terminatorem, te 68 tysięcy? Rozgrywka. Wiecie, jeżeli przez ostatnie 10 lat graliście w całkiem sporo FPS-ów, takich jak Call of Duty czy coś, no to wiecie, że akcje w grach tego typu obserwujecie z perspektywy protagonisty, który zazwyczaj jest człowiekiem. Zatem, jeżeli protagonista jest tym człowiekiem, to raczej jego wzrok nie będzie zakłócany pewnymi glitchami czy innymi usterkami rodem ze starego telewizora z lat 80., a coś takiego ma miejsce właśnie w przypadku Gregorego, kiedy przykładowo widzi Veni. Wiecie, albo to jest po prostu kolejna głupia nieścisłość dla serii, taka jak to. I tak naprawdę nie ma to głębszego znaczenia poza tym, że twórcy jakoś chcieli odznaczyć Veni bardziej, czy coś? To i tak, jeżeli będziemy poszukiwać historii w każdym pojedynczym pikselu, jakbyśmy grali w jakiegoś Bioshocka, to wydaje się to być kinda sus. Człowiek naturalnie nie będzie widział w ten sposób. Natomiast jeżeli ten człowiek umarł kilkadziesiąt lat temu, a teraz został zrekonstruowany jako chodzący android, no to już będzie widział w ten sposób. Zatem skoro już idziemy tą drogą, jeżeli mamy do czynienia z jednym aftonem, który niespodziewanie wraca,
prawdopodobnie, a także z drugim Aftonem, często uznawanym jako idiot, który mógłby już przestać wracać, bo robi się to już monotonne, siedzącym gdzieś głęboko pod ziemią, to wobec tego jak ustosunkujemy się do teorii związanej z faktem, iż mamy tu także trzeciego Aftona, który też teoretycznie powinien być dawno martwy. Zatem czy w Glamrock Freddy naprawdę siedzi Michael Afton? Wiecie, co tak sobie teraz myślę, co jeżeli Glamrock Freddy to tak naprawdę ten Fredbear, który cały czas gadał z nami w FNAF-ie 4. Co jeżeli on tak naprawdę nie jest zwykłym wymysłem małego dziecka, a tak naprawdę stworem w uniwersum FNAF-a, tylko takim bardziej mentalnym, który powrócił po latach, przejął kontrolę nad Glamrock Freddy, a następnie poskładał swojego nizioma do kupy gdzieś w tych wszystkich ukrytych pokojach w Pizzaplexie, a teraz oboje wzajemnie się ratują i uciekają stąd, a potem zostają najlepszymi ziomalami jak za starych dobrych lat. Ja dobrze wiem, jak to brzmi, naprawdę nie mamy w ogóle żadnych dowodów, żeby to potwierdzić, więc to sobie pozostawię jako jakiś tam domysł albo rzecz, którą bym chciał zobaczyć. Ale nie zdziwiłbym się, jakby kiedyś takie zdanie nabrałoby troszeczkę więcej sensu. Ale na ten moment zostańmy przy tym, co jest dla nas jak najbardziej prawdopodobne, czyli do Michaela Aftona w kostiumie Freddy'ego. Glamrock Freddy'ego. To co jest naprawdę ciekawe, to Freddy Fazbear's Pizza Place, czyli pizzeria na faszuski, gdzie wszystko miało się teoretycznie zakończyć, a Henry wymyślił naprawdę przekozacki plan zniszczenia wszystkiego i wszystkich, żeby każdy się tam spalił razem z Michaelem Aftonem, bo jak sam Henry stwierdził, chyba nie chciałby być w tym momencie w innym miejscu, na samym końcu swojej drogi, która chyba nigdy się nie skończy. Otóż tak, kto by się spodziewał, plan Henry'ego zawiódł, bo wszyscy ci, którzy mieli zostać spaleni, cały czas tutaj są, zupełnie jakby żadnego pożaru kurna nie było. Jest Witold Afton już i jest Blob, czyli wszyscy inni razem wzięci. No może poza tym jednym, którego nigdzie nie spotykamy. Gdzie jest Michael Afton? Odpowiedź jest prosta, w Glamrock Freddy. To właśnie ze względu na to nam pomaga, to także ze względu na to jest dla nas bardzo milutki, fajniutki, jednak gryzie się z tym trochę fakt, że kiedy jego bateria spadnie do zera, ten walnie nam jumpscare'a. Yo ziomo. Rymy, rymy. Ale przynajmniej na razie uznajmy to za kolejną głupotkę w serii. A za faktem, że Freddy to Mike, przemawia jeszcze kilka innych rzeczy, takich jak replika starego dobrego pokoju Michaela jeszcze z FNAF Sister Location, gdzie na ścianie znajduje się wiadomość w trochę niezrozumiałym dla mnie języku, ale hej, ja jestem tylko człowiekiem, a inni też są tylko ludźmi i tym mądrzejszymi ode mnie, którzy już dużo wcześniej ogarnęli co i jak. Tak, wobec tego przedstawia się sam tekst i brzmi on tak trochę ciężko. Na pierwszy rzut oka wygląda to na mocny bełkot, natomiast na drugi albo trzeci, jak ktoś ma tyle oczu, ma to trochę więcej sensu i prezentuje całą drogę Michaela, jaką odbył od samego początku, czyli reperowania wszystkiego jak idzie i dawania nowego życia, poprzez walkę z innymi animatronami i kaczką w celu uwolnienia ich dusz, aż po, no wiecie. Poza tym niektórzy doszukują się swoistej symboliki w odniesieniu do FNAF-a 4 właśnie w chwili, kiedy Freddy wypowiada słowa, że są tutaj jego przyjaciele i są bardzo, bardzo źli. Kto tam jest? No, są przecież pozostałe animatrony, które są mega złe za to, że Gregory je wcześniej rozwalił. I to tak mega brutalnie, jak jakiś Wiedźmin. Analogia jest taka, że młody postanowił tupnąć nóżką, ponieważ według pewnej teorii Montyś, Roxy i Chica są w rzeczywistości opętani przez dusze innych dzieci. A kogo? Starych ziomków Michaela Aftona, którzy pomogli mu wsadzić młodego do paszczy Fredbeara. I tak, jest to naprawdę mocna nadinterpretacja, patrząc również na to, że Michael wówczas nosił maskę Foxy'ego i chociaż może to nie mieć w ogóle znaczenia, to przy tym może mieć znaczenie kolosalne. Ale to tylko teoria i ma zdziebko sensu, a zdziebko jakoś coś mi nie pasuje. Zatem podsumowując to wszystko, czy to ma jakikolwiek sens? Myślę, że tak. Sama w sobie teoria, że Gregory to Crying Child, ma w sobie naprawdę bardzo sporo sensu. Sam fakt, że płaczące dziecko z FNAF 4 po 4 dekadach powraca jako robot, może i ma jakiś tam sens, niemniej tutaj pojawiam się ja, niszczyciel dobrej zabawy, i zadaję pytanie, kto? Kto go stworzył wobec tego? No, ja też nie wiem, ale to absolutnie nie jest powód, by mówić, że ta teoria nie ma sensu, bo jak najbardziej ma, tylko musimy poczekać na jakieś dokładniejsze potwierdzenie albo totalne skreślenie wszystkiego, co tutaj zostało powiedziane. A czy Michael Afton to Glamrock Freddy? Myślę, że tak, ale musimy jeszcze trochę poczekać na bardziej oficjalne potwierdzenie, które myślę, że kiedyś nastanie. Tym bardziej, że obecnie mówi się o jakichś nadchodzących DLC-kach do Security Breach i osobiście bardzo oczekuję Custom Night.
No i to byłoby chyba już na tyle w dzisiejszym filmie, bardzo dziękuję za jego oglądanie. Jako taką końcową konkluzję mogę stwierdzić, że ojciec chyba byłby dumny, jeżeli by ich wszystkich teraz zobaczył. Ale to już pozostawmy jemu. Moi drodzy, ja bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu raz jeszcze, chyba już dziękowałem, więc dziękuję jeszcze raz. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał, jak tak, to nie zapomnij strzelić kciuka w górę pod tym materiałem, zostawienia suba na kanale, jesteś tutaj nowy. Napiszcie również koniecznie w komentarzach, jakie chcielibyście jeszcze materiały na temat FNAF-a Security Breach, bo chyba wyczerpałem wszystko co najważniejsze, co ta gra miała do zaoferowania, a wy cały czas bardzo chcecie to oglądać i ja bardzo lubię tworzyć na ten temat filmy, chociaż od czasu do czasu muszę sobie trochę urozmaicić pracę, robiąc materiały o czymś innym. Ale tak tworzenie, tak przez cały czas tej serii dało mi maksymalną zajawkę i to jest jedna z najlepszych rzeczy, która dała mi najwięcej frajdy na przestrzeni ostatniego, powiedzmy, miesiąca, dwóch miesięcy. Zatem może w kolejnych filmach chcecie jakąś analizę sekretów z Security Breach, bo ta gra ma tego całkiem sporo, a już zrobiłem kilka tego typu filmów. A poza tym kilkoro z was pisało, że na luty ma wyjść podobno drugi chapter Poppy Playtime. Nie znam dokładnie pochodzenia tej informacji, więc za bardzo wam tego teraz nie potwierdzę. Natomiast jeżeli to się okaże prawdą i jeżeli faktycznie gra pojawi się 14 lutego, no to będzie bardzo fajnie i z tego też pojawi się kilka kolejnych filmów, bo tak, czekam na Poppy Playtime Chapter 2 bardzo, bardzo mocno, ale to może zostawmy już na czasy, które będą po FNAF-ie Security Breach. Tymczasem, moi drodzy, ja się będę żegnał. Wpadaj na mojego Discorda, Instagrama, są resztę, wszystkie linki macie w opisie. Tymczasem, moi drodzy, do usłyszenia w kolejnych filmach, mówił do was Mondar. Do usłyszenia wkrótce, trzymajcie się i miłego dnia wam wszystkim. Cześć!